Podcast Krew Mózg. Ludzie, rozwój zawodowy i pasja w medycynie. Dzień dobry, cześć. Witajcie w podcaście Krew Mózg. Dzisiaj moim gościem jest Weronika Nawara, pielęgniarka, autorka blogów Czepku Urodzona. Maciej Latos. Zapraszam. Cześć Weronika, bardzo miło mi gościć Cię po raz drugi w moim podcaście. Ja również bardzo się cieszę, że tutaj mogę być drugi raz, bo polecam wszystkich przesłuchanie wszystkich podcastów Maćka, naprawdę, bo to są jedna z bardziej wartościowych rzeczy w polskim pielęgniarstwie w mediach. A to miło słyszeć, dziękuję bardzo. Ja chciałem Ci z kolei pogratulować nagrody, którą zdobyłaś niedawno, czyli zostałaś superbohaterką Wysokich Obcasów. Myślę, że to bardzo duże wyróżnienie dla nas wszystkich. Jesteś godną reprezentacją pielęgniarek w Polsce. Powiedz mi tak dwa słowa, co to za nagroda i skąd ten pomysł? Czy ty sama się tam zgłosiłaś, czy ciebie tam zaproszono, jakbyś mogła dwa słowa na temat samego tego plebiscytu powiedzieć? Bardzo dziękuję za gratulacje i zacznę od tego, że ta nagroda w ogóle też była dla mnie zaskoczeniem. To nie było tak, że ja się tam sama zgłaszałam, tylko odbywało się to w ten sposób, że w tamtym roku, w 2019, w lutym miałam przyjemność być na okładce Wysokich Obcasów i to było związane z wydaniem książki. Przeprowadzano wtedy, Grzegorz Wysocki wtedy przeprowadzał ze mną wywiad właśnie do Wysokich Obcasów. Był to wywiad okładkowy o sytuacji pielęgniarstwa w Polsce, o tym, jak to wszystko wygląda, z czym nasz zawód się wiąże. I później w grudniu zostałam nominowana do 50 niezwykłych Polek, był taki ranking. Następnie później z tych 50 Polek typowano 12 bądź tam 13 osób, w tym momencie już nie pamiętam dokładnej liczby, które właśnie brały udział w plebiscycie. I następnie odbywało się głosowanie elektroniczne na kandydatów i tutaj tak to było dla mnie naprawdę wielkim zaskoczeniem, że zebrałam największą liczbę głosów wszystkich czytelników i myślę, że tutaj na pewno cała społeczność bloga i społeczność pielęgniarska naprawdę zrobiła bardzo dużo, że ten tytuł otrzymałam. No więc jeszcze raz gratulacje, cieszę się bardzo. No myślę, że w takich społecznościach właśnie, tak jak powiedziałaś, trochę w mediach społecznościowych, jesteśmy chyba bardziej solidarni niż w życiu, w sensie w pielęgniarskim życiu. No to oczywiście ma swoje plusy i minusy, ale no od czegoś trzeba zacząć. Natomiast zastanawiam się nad taką jedną rzeczą, o której chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Otóż na początek mała anegdotka. Jakoś w tamtym roku zostałem poproszony o przeprowadzenie takiego motywacyjnego wykładu dla studentów pierwszego roku, żeby pokazać im, że coś fajnego da się w pielęgniarstwie zrobić. No, byłem na tym wykładzie, powiedziałem, coś tam pogadałem. No i na sam koniec były pytania od studentów i jedna z koleżanek zadała mi pytanie, czy się nie obawiam tego, że ktoś powie, że mam parcie na szkło. Ja wtedy, o ile pamiętam, a wydaje mi się, że tak odpowiedziałem, ale nie jestem pewien, odpowiedziałem coś takiego, że nie wiem, czy to jest parcie na szkło. Wydaje mi się, że to jest raczej jakiś tam sposób przekazu, którego nie da się zrobić inaczej niż pokazując swoją gębę, wypowiadając się i tak dalej, nie? Jak ty myślisz, czy to, no to brzmi pejoratywnie bardzo, ale czy to parcie na szkło dzisiaj w pielęgniarstwie jest nam potrzebne? Ja myślę, że zdecydowanie tak i jeżeli tym parciem na szkło mamy zrobić coś dobrego i pokazać, jak nasz zawód wygląda, który tak naprawdę przez wiele, wiele lat był kojarzony z takimi podstawowymi czynnościami, bo umówmy się, społeczeństwo nie wie, jak wygląda nasza praca. A tutaj, kiedy my tak w cudzysłowie przemy na to szkło, to pokazujemy, jak nasza praca wygląda naprawdę. Ludzie mogą zobaczyć nas nawet, nie wiem, po godzinach pracy, mogą zobaczyć nas w pracy, że jesteśmy normalnymi pielęgniarkami, pielęgniarzami, pokazujemy, co robimy i uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne i ja również się obawiałam takich głosów w stosunku do mnie i też wiele razy usłyszałam, że mam parcie na szkło, ale bardziej uważam, że mam parcie na pielęgniarstwo i na pokazanie prawdy o tym pielęgniarstwie niż na samo szkło.
No właśnie, generalnie to jakby opinie będą różne, ja też dostaję różne tam wiadomości, milsze, gorsze, milsze, mniej milsze, ale właśnie też tak zgadzam się w 100%, że bez tego pokazywania, bo to już nazwijmy to w sposób jakiś normalny, tej naszej pracy na zewnątrz, no nie jesteśmy w stanie zmienić chociażby wizerunku wśród społeczeństwa, nie? Bo do tej pory w sumie pielęgniarki były pokazywane, jeśli były pokazywane, to były pokazywane albo w serialach, gdzie scenarzyści często zupełnie nie wiedzieli, jak wygląda nasza praca, albo byliśmy opisywani przez ludzi spoza środowiska, którzy być może bardziej lub mniej się angażują w to i wiedzą więcej, ale nadal jest to głos spoza środowiska. Jakby oni nigdy nie będą czuli tego, co my czujemy wychodząc rano z dyżuru, nie? I wydaje mi się, że to jest potrzebne. Natomiast zastanawiam się właśnie, czy ty myślisz, że teraz mamy jakiś, czy ten boom, który powstał teraz, bo bez wątpienia w mediach społecznościowych jest jakaś taka moda na pielęgniarstwo. Czy to wynika z tego, że pielęgniarstwo teraz zaczyna być fajne, że tak powiem prosto? Czy to wynika bardziej z tego, że po prostu te media społecznościowe jakby są w rozkwicie i jest coś więcej niż ten Facebook i to wynika raczej z tych technicznych aspektów niż z zainteresowania zawodem? Wiesz co, długie ja myślę... pytanie, trochę skomplikowane. Tak, tak, ale ja myślę, że... To nie wynika z tego, że jest boom na media społecznościowe, tylko raczej z tego, że ludzie wcześniej, kiedy szli na pielęgniarstwo, to był taki właśnie trochę traktowany jako przegrany wybór, trochę wstydzili się o tym mówić, że są na tym pielęgniarstwie, a teraz można pokazać, że zobacz, jestem pielęgniarką i robię taką, taką i taką rzecz. I to nie jest tak, że my jesteśmy nadal tacy zawstydzeni tym, jaki zawód wykonujemy. Że na przykład, nie wiem, mama nam kazała iść na pielęgniarstwo, albo nie dostałem się nigdzie indziej, to poszedłem na pielęgniarstwo. Tylko teraz mam wrażenie, że to jest bardziej właśnie świadomy wybór, że to nie jest już tak, że każdy, kto pójdzie na pielęgniarstwo, to się nie dostał na medycynę. Że trochę już się zmienia taka mentalność, ja to zauważam. I widzę też to, że właśnie młodzi ludzie nie traktują tego jako taką zastępczą ścieżkę, tylko rzeczywiście potrafią się tym cieszyć i mam nadzieję, że im to zostanie i że będą to przekazywali dalej. I fajnie, że takie profile powstają, fajnie, że ludzie o tym mówią, zwłaszcza też dlatego, że jak ja sama szłam na studia pielęgniarskie, to nie było jeszcze takiego boomu na takie media społecznościowe, na to, żeby było właśnie konto instagramowe pielęgniarki. To w ogóle nie mogłam niczego takiego znaleźć. Czytałam jedynie o pielęgniarkach i o pielęgniarstwie na forach internetowych, gdzie wiadomo, jak takie fora wyglądają. I miałam przeokropne wrażenie o tym zawodzie. I dopiero później, jak weszłam i zobaczyłam, że ej, no kurczę, no nie jest tak źle, jak myślałam, to dopiero wtedy gdzieś tam zauważyłam, że warto o tym pisać i mówić głośno. I myślę, że dużo ludzi zauważyło tą ścieżkę i właśnie chce ją przedraptywać dalej. Bo nie, czy też masz taką obserwację, ale na przykład Facebook i Instagram różni się diametralnie od siebie w przekazie. Znaczy na Facebooku jest więcej awantur i jest jednak więcej takich negatywnych emocji w stosunku do pielęgniarek, znaczy i do pielęgniarstwa, a na Instagramie jednak mam wrażenie, że zebrała się taka społeczność, która jednak gdzieś tym społeczeństwem jest, tym pielęgniarstwem jest zafascynowana. Bo ja jak na początku nie miałem Instagrama jeszcze i tu podziękuję po raz kolejny już Grześkowi ratowniczemu, on mnie tam namówił, żebym tam poszedł, to faktycznie było tak, że oprócz właśnie jakby oprócz fanpage'y blogów, tak jak na przykład twój blog miał swój fanpage, to jakby nie było wielu miejsc takich, w których można byłoby konstruktywnie pogadać, no bo oczywiście, no myśląc o grupie tam, nie pamiętam jak się teraz to nazywa, tam pielęgniarki, najlepszy zawód świata, no to wiemy, jakie to się leją, pomyje i w ogóle to jest beznadziejny kanał moim zdaniem, no to tego czegoś takiego nie było, nie? I jakby nie można było się dowiedzieć, jak to pielęgniarstwo wygląda, bo jak sobie popatrzymy na profile amerykańskie, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, to tam widać, że oni się tym cieszą, nie? Dokładnie. Jest coś takiego. Nawet samo to, jeszcze tutaj ci przerwę, wejdę ci w słowo, że ja wczoraj jeszcze oglądałam w nocy właśnie na dyżurze profil pielęgniarki ze Stanów i zobaczyłam w ogóle mega ładną dziewczynę z pięknym manikurem, z długimi włosami rozpuszczonymi. Ja sobie tak wyobraziłam, że ja przed każdym wstawieniem zdjęcia jakiegoś z dyżuru, ja przeżywam stres,
że ktoś mi powie, masz za długie paznokcie, a gdzie ten kosmyk włosów wychodzi, że jeszcze gdzieś w nas jest ten strach i chciałabym, żeby tego nie było. Ale wiesz co, ale wydaje mi się, że to chyba musimy sami przełamywać, bo masz rację, coś w tym jest, że ta społeczność jest strasznie czepialska i ona się czepia wszystkiego i gdzie tylko może zawiesić wzrok. I ja jestem tego też przykładem. Ostatnio wrzuciłem zdjęcie, jak tam zakładałem jakieś wkucie i tam miałem zegarek. Nie? I oczywiście, w sensie to była długa historia, oczywiście ostatecznie nie powinienem tego zegarka mieć i jakby zdaję sobie z tego sprawę, ale no nie popełnię samobójstwa z tego powodu i nie uważam, że jestem kiepskim pielęgniarzem z tego powodu i że przyniosłem na panią mnóstwo zakażeń, bo to była długa historia, już miałem wychodzić do domu, już byłem prawie przebrany, no długa, długa historia, więc w zasadzie byłem na pół dyżurowo, ale ja wrzucając to zdjęcie, na to nie zwróciłem uwagi. W sensie początkowo. I dopiero później, zanim powstał jakiś tam komentarz, że to jest niedopuszczalne i karygodne i tak dalej, to właśnie sobie zastanowiłem się, kiedy taki komentarz padnie, nie? I myślę sobie, że faktycznie jest duży problem w naszym zawodzie, żeby się sfokusować na konkret. To znaczy, dokładnie. Mój wpis i zdjęcie dotyczyło zupełnie czegoś innego, a komentarz musiał zostać popełniony w zupełnie jakby innej dziedzinie, nie? Bo zobacz właśnie, jakie te osoby, które piszą takie komentarze, jak one muszą być bardzo idealne w swojej pracy. I zastanawiam się, czy one właśnie nie popełniają tych wszystkich błędów, czy one są po prostu tak spostrzegawcze. Nie wiem właśnie, z czego to wynika, natomiast jakby ja się zawsze zgadzam jak najbardziej, tylko że mam wrażenie, że ludzie czasem nie rozumieją, że jakby Instagram to nie jest życie. Dokładnie. W sensie jakby jest dużo zdjęć na Instagramie, które są wyciągnięte z życia, tak? Ktoś zrobi zdjęcie na dyżurze, ktoś zrobi zdjęcie podczas jakiejś procedury, ale jest gro zdjęć, które ma po prostu być tłem do jakiejś merytorycznej kwestii, dokładnie. Nie? Dokładnie, ale kolejna jeszcze kwestia. Ja na przykład z pacjentami oparzonymi pracując teraz, musimy zachowywać wszelkie standardy izolacji, jak najbardziej wchodzimy jałowo ubrani do pacjenta, zakładamy fartuchy barierowe, zakładamy zawsze ochraniacz na buty, jak się wchodzi do pacjenta, chyba że dotykamy tylko pompy, nie wiem, czepki ochronne, maseczki i to nawet nie w dobie COVID, tylko my zawsze do pacjentów wchodzimy tak ubrani. I ja na przykład, jak wychodzę od pacjenta i wiem, że go ogarnęłam i przez najbliższą godzinę nie muszę tam wejść, to po prostu rozwiążę sobie włosy, bo wiem, że tam nie wchodzę. I na przykład, nie wiem, wstawię takie zdjęcie, a potem jest, ale jak ty tak pracujesz z pacjentami, z rozpuszczone włosy przy pacjentach? Ale nikt nie widzi tego, że ja je miałam 15 minut temu związane przez 2 godziny. Tak, dokładnie, ale to, więc to mi się wydaje, że to jest jakaś taka przywara, którą młodzi biorą od starszych i która, nie wiem, czy to jest już, czy to jest tylko cecha już nasza pielęgniarska, czy to jest po prostu cecha ludzka obecnie, niezależnie od wykonywanego zawodu, że jednak lubimy się koncentrować nie na konkretach, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale na przykład wiele razy jak dyskutujemy o czymś, czy z lekarzami, czy z oddziałową, czy z koleżankami, kolegami, dyskutujemy o jednym problemie, a wypływa nagle ich 30. Dokładnie. I w ogóle czasem nie o to chodzi. W ogóle to nie miało, w ogóle temat był zupełnie inny i chcemy rozwiązać jeden problem i nagle się pojawia mnóstwo, milion innych problemów. I czasem tak się zastanawiam, czy to właśnie ten brak możliwości skupienia się na konkretach i odpuszczenia rzeczy nieistotnych nie jest też trochę właśnie przyczyną tego, że my nie potrafimy się skonsolidować wtedy, kiedy trzeba. Że wtedy, kiedy trzeba razem ruszyć gdzieś, już nie mówię o proteście, tylko czasem trzeba coś załatwić wspólnie, to właśnie przez to, że każdy skupia się na tych malutkich problemikach, to jest problem, nie? Ty pewnie doświadczyłaś tego wiele razy, bo gdzieś tam wydałaś książkę, ludzie cię kojarzą bardziej niż nas, małych robaczków, że właśnie ty chcesz coś zrobić fajnego, poruszasz jakiś problem i nagle okazuje się, że jest mnóstwo ale w stosunku do sposobów, w jaki chcesz to zrobić, na przykład. Tak, to się z tym muszę zgodzić. Ja widzę też, że
Właśnie tak jak mówisz, że zamiast zacząć od małych kroczków, że my chcemy wprowadzić zmianę w danym aspekcie, wypływa tysiąc innych i to zaburza zmianę w tym jednym torze, w którym próbujemy, bo rozprasza nas wszystko inne dookoła. I my chyba nie potrafimy, mamy tak dużo problemów w tym pielęgniarstwie, że nie potrafimy się dogadać, co jest najważniejsze i nawet jak się próbuje coś zrobić, to wtedy ktoś zawsze ci powie, ale, bo jeszcze to i to i to i nie zauważamy tego, że spoko, zacznijmy od rozwiązania jednego problemu, to potem nam się uda kolejny. Że nie zjemy całego tortu naraz, ale po kawałku może już da radę, prawda? A jeszcze Maćku, wrócę do twojego pytania o Instagrama i Facebooka na szybko. A wracaj, śmiało. Zauważam to, że jest całkowicie inna społeczność. Na Instagramie obserwuje mnie grono odbiorców największe, to jest pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. Natomiast Facebook to jest zdecydowana przewaga ludzi po 30 roku życia. Ja też widzę całkowicie inne komentarze, całkowicie inny odbiór danych treści, że na przykład treści merytoryczne lepiej mi się sprawdzają na Facebooku mimo wszystko, a na Instagramie bardziej takie lifestyle'owe. I to jest też ciekawe. Natomiast na Facebooku zauważam więcej hejtu, więcej czepialstwa, większy nalot takich komentarzy. Znaczy ja cenię sobie każdy komentarz, ale niektóre, umówmy się, są bez sensu. Są właśnie, nie dotyczą sprawy, tylko dotyczą wszystkiego dookoła i tam zauważam znacznie większą ilość tego. Znaczy tak, na Facebooku jest po prostu, nie ma co tutaj obwijać, bo będę dużo chamstwa po prostu. Dokładnie tak. Ja na przykład zawsze się boję tego, że gdzieś tam jak udostępniam jakiś wpis, bo chcę dorzucić jakieś dobre ziarenko na grupę właśnie, o której mówiłeś wcześniej, udostępniam jakiś wpis, to najbardziej boję się tej grupy. Mhm. Znaczy, no właśnie, tylko pytanie, czy, bo tam oni mieli jakieś problemy, że tam było dużo ludzi spoza branży i tak dalej, czyli tych troli tak zwanych, ale coś w tym jest, że na tym Facebooku ludzie sobie pozwalają na dużo więcej niż na Instagramie. Mhm. Te komentarze, tak jak powiedziałem na początku, są w dużej mierze bardzo negatywne. Ja przyznam szczerze, że pod... najbardziej wkurzające, bo tak jak mówisz, no można dyskutować, jeśli ktoś zarzuci ci jakiś merytoryczny błąd, ktoś ma inną opinię, jak najbardziej, ale jeśli ktoś komentuje po to, żeby tylko komentować, no to jest problem, nie? Na Instagramie faktycznie zauważyłem, że jeśli komuś się coś nie podoba, to jednak jest tam wyższa kultura. I te pytania są, nie wiem, czy to może jest kwestia też filtrowania jakaś na Instagramie, aczkolwiek to jest jeden koncern, więc oni mają chyba podobne algorytmy, że jednak te pytania są, jakby ludzie, jeśli nawet krytykują, to krytykują tak, jak powinni, czyli konstruktywnie dopytują, dlaczego tak uważasz, a on się z tym nie zgadza i tak, i to jest spoko, nie? Natomiast faktycznie na Facebooku jest problem, no i zauważyłem jeszcze jeden problem, jeśli chodzi o nasz wizerunek, znaczy w sumie dwa teraz, że zostałem przy tym Facebooku, że nie wiem, czy koleżanki, koledzy, którzy wylewają właśnie tonę hejtu na każdego, na kogo tylko natrafią, zdają sobie sprawę, że właśnie w ten sposób burzą całą pracę ludzi, którzy ciężko pracują na ten wizerunek. I ja jestem też na wielu grupach lekarskich i widzę, że tam jednak w dużej mierze, jeśli to nie pokłócą się o politykę, takich problemów nie ma. W sensie oni raczej dyskutują merytorycznie albo raczej wymieniają się poglądami i są bardziej powściągliwi. U nas jednak nie ma żadnych hamulców, mam wrażenie, a w dobie pandemii, kiedy jeszcze mogliśmy się poróżnić o to, czy w ogóle wirus istnieje, czy nie, i osoby z wykształceniem medycznym uważały, że wirusa nie ma i tak dalej, no ta fala jeszcze wezbrała i kanał jeszcze wybił jeszcze wyżej, nie? Dokładnie. I dla mnie to jest straszne. A druga rzecz, o której miałem powiedzieć, to zauważyłem, że jednak najbardziej popularnymi kategoriami, które się sprzedają, to jednak jest jakiś zaczątek jakiejś gównoburzy, za przeproszeniem. To już słowo weszło do kanonu, to każdy wie, o co chodzi, więc już zostanie, ale że często merytoryczne wpisy w ogóle nie są popularne. Najlepiej, żeby opisać, jak jest źle, i najlepiej opisać jakąś aferę, a najlepiej to w ogóle właśnie puścić ukryty hejt wobec innych grup zawodowych, albo wobec rządu, albo wobec kogokolwiek, i wtedy jest sukces gwarantowany. Tak, to rzeczywiście, ja nawet sama widzę, że jak gdzieś tam coś mnie mocno poruszy i napiszę moje zdanie na dany temat,
to ma największą popularność i największy zasięg, i ludzie tutaj mogą rzeczywiście się odnieść, bo to jest coś, co czują na przykład w tym momencie. Czy na przykład oni się ze mną zgadzają, czy się ze mną nie zgadzają. Natomiast jak jest coś merytorycznego i ja, nie wiem, wstawiłam jakieś wytyczne i zapytałam, co o nich ludzie sądzą, to nikt się nie odezwał, bo nad tym trzeba się zastanowić i to trzeba przeczytać. I ja nie wiem, z czego to wynika, i nie wiem, dlaczego po prostu my jesteśmy tak, mamy tak bardzo mało zaufania wobec wiedzy i wobec siebie samych, tak nawzajem, bo widzę właśnie to tutaj, mogę połączyć z tym, co mówiłeś na początku, że wśród lekarzy nie ma aż takiej nagonki, ale zobacz, że lekarze od samego początku już pójścia na studia, jaki jest wobec nich, ja zauważam w tej grupie zawodowej ogromny szacunek do siebie nawzajem. Nawet Tak, chociażby przez mówienie co by się panie nie działo, doktorze. tak. I nawet Znaczy, ja co nie by się nie słyszałam działo, takich tak. kłótni, jakichś plotek, nie słyszałam takich kłótni, które występują w grupie pielęgniarek, nawet z użyciem jakichś nie wiadomo jakich wulgaryzmów. Zawsze gdzieś tam te kłótnie to jest taka zimna trochę wojna. Na argumenty rzeczywiście. I to jest Tak, dla mnie tak, tak. szapoba. To 100% racji, i to nawet do tego stopnia dochodzi, że co by się nie działo, to ja tu już nie mówię absolutnie o jakichś błędach medycznych czy czymś innym, ale co by się nie działo, to lekarz na lekarza złego słowa nie powie na forum, nie? Tak. Zazwyczaj, tak jak obserwuję kolegów, lekarzy, to jednak jest ten szacunek wobec siebie, czego nam często brakuje. To jeszcze jak się trzymamy w miarę w ram. No, tylko A nawet. dokończę, że. Powiedz, Dobra, powiedz. to ja, to ja. Dobra, tylko chciałem powiedzieć, że nawet jeśli się trzymamy w miarę w obrębie jednego oddziału, żeby siebie nawzajem tam nie poniewierać, to wystarczy, że przyjdzie biedna owieczka z innego oddziału, jest to obcy i już można gnoić. Dokładnie, ale właśnie tutaj chciałam dodać, że nawet jeżeli lekarze się poróżnią, to poróżnią się tak, że nie mieszają wobec tego innych grup zawodowych. Ja wiem, że jesteśmy zespołem, ale mnie zawsze strasznie uderza zwracanie sobie uwagi nawzajem o jakieś takie naprawdę pierdoły przy lekarzach. Bo uważam, że jednak to Ale wie, kisimy razem. tak wiesz, ale to często jest niestety sposób na dowartościowanie siebie. Ja tego nie rozumiem kompletnie, ale to zauważam od lat, że to jest najlepiej zwrócić uwagę, szczególnie merytoryczną, przy lekarzu, przy oddziałowej, przy koleżance, która ogarnia temat. Tak, żeby po pierwsze poczuć oparcie jakieś, a po drugie, żeby pokazać, jaki to ja jestem mądry, czy jestem mądra, nie? Jakby kompletnie tego nie rozumiem. No i słuchaj, jak mamy już taki background dosyć potężny, to ja usłyszałem kiedyś od jednej z moich koleżanek, która powiedziała, że powinienem zająć się pracą, a nie wrzucać zdjęcia na Instagrama i nie rozmawiać o pielęgniarstwie, bo po prostu trzeba przychodzić do roboty i tyle. Czy uważasz, że w takim. Czy, wiem, że nie, ale to może nie będzie to w formie pytania. Czy my powinniśmy wszyscy właśnie. Może tak. Chodzi mi o to, że czy pacjenci mogą czuć obawy przed tym, że my. Mamy w głowie też inne rzeczy, czyli jakby budowanie tego wizerunku, a nie jesteśmy sfokusowani w 100% na nich, nie? Nie wiem, czy mnie zrozumiałaś, Tak, bo. zrozumiałam. Wiesz co, Maciek, ja uważam, że gdybym ja była pacjentem, to ja bym się cieszyła, że trafiam do osoby, której się chce robić coś poza tym, co po prostu musi w robocie. I uważam, że tutaj pacjenci nie mogą czuć żadnego zagrożenia, bo tak jak nigdy nie wstawiłam żadnego zdjęcia pacjenta, nie opisałam pacjenta tak, że ktoś by mógł zidentyfikować go. Tak, uważam, że chyba nikt by tego nie zrobił, a jeżeli by to zrobił, no to naprawdę to już byłoby bardzo kiepskie, ale przecież nie każdy musi to pielęgniarstwo robić w ten sam sposób. Gdyby wszyscy robili to w ten sam sposób, to chyba w życiu by to nie poszło do przodu, bo to jest tak jak, nie wiem, na początku wszyscy ludzie, nie wiem, nikt nie jeździł i nikt nie wynalazł koła, prawda? Aż w końcu komuś to zaczęło przeszkadzać, więc dlaczego nie? No, wiesz, najbardziej są budujące takie momenty, kiedy do ciebie pisze ktoś, kto z kim na przykład z parę lat się nie kontaktowałaś i pisze do mnie: Cześć Maciek, słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale
5 lat temu to działaliśmy razem gdzieś tam w jakiejś, no gdzieś tam na jakimś, w jakimś miejscu i widziałem, jak robisz pewne rzeczy i chciałem ci tylko powiedzieć, że dzięki tobie właśnie dostałam się na lekarski, bo widziałam, że fajnie studiować medycynę, nie? I to są momenty, kiedy stwierdzasz, tak, właśnie to jest fajna sprawa, nie? W sensie, że widzisz, że to, co ty robisz, to jakby hejt wylewa się na wierzchu, ale pod spodem są właśnie głównie ludzie, którzy nic nie mówią, ale dzięki tobie na przykład więcej im się chce, nie? I wydaje mi się, że to nie jest żadna pycha, żeby właśnie powiedzieć, że fajnie, że dzięki mnie komuś się chce bardziej w tym pielęgniarstwem zajmować, nie? Bardziej profesjonalnie i że może właśnie dzięki temu, że na przykład ja rozmawiam z iloma tam ludźmi przez te 2 lata podcastu, że może odkrył w słowach któregoś z gości coś, co na przykład go teraz motywuje do pracy, nie? A na przykład był zrezygnowany, bo skończył te studia, bo nie miał co ze sobą zrobić. Ja też uważam, że to jest świetne i uwielbiam w ogóle takie wiadomości, że przez ciebie zaczęłam myśleć o pielęgniarstwie i na przykład w tym roku już zdawałam maturę z biologii i idę na studia, albo mam 35 lat i skończyłam ekonomię, mam dwójkę dzieci, czy warto iść na pielęgniarstwo, bo jak oglądam twój profil, to mam ochotę już teraz iść do szpitala. I uważam, że to jest mega, mega motywujące i właśnie warto to pokazywać, właśnie warto dlatego prowadzić profile w mediach społecznościowych, żeby pokazać ludziom, jak to może inaczej wyglądać, że my nie jesteśmy ludźmi zmęczonymi pracą i nie wiadomo jak, że ta praca nas po prostu tak dobija, że wyglądamy jak pielęgniarka z typowego serialu, tylko że jesteśmy ludźmi, którzy się tym pasjonują i że to jest naprawdę spoko rzecz, to pielęgniarstwo. A powiem ci jeszcze, że tak mnie bardzo motywuje teraz to, że ja po zmianie pracy trafiłam do zespołu, który uważam, że powinien być przykładem dla wszystkich zespołów w ogóle w Polsce i naprawdę bez cienia jakiegokolwiek, nie wiem, słodzenia czy czegokolwiek, uważam, że i dziewczyny, i faceci u mnie na oddziale to jest pierwsza klasa pielęgniarstwa, naprawdę. To są ludzie, którzy usłyszałam może kilka razy, że w ogóle dziewczyno, co ty robisz tam na tym Instagramie, ale to są pojedyncze osoby. Wiadomo, że nie wszyscy się zgodzą, ale 90% to są tacy ludzie, którzy mi dopingują i przede wszystkim mam świetne szefostwo, które też na przykład, jak wydałam książkę, to dostałam wezwanie w ogóle do dyrektora na dywanik we wcześniejszej pracy. Teraz już mogę o tym powiedzieć. Jak byłam w kanale 7 metrów pod ziemią, to też miałam wezwanie na dywanik. Natomiast Mów, teraz też. mów, to jest ciekawe, no. Natomiast teraz, jak dostałam wezwanie na dywanik, to byłam przerażona i sobie pomyślałam, że powtórka z rozrywki, a ja dostałam po prostu gratulacje i powiedziano mi, że jak przestanę działać albo nie będzie mi się chciało, to mam przyjść po kopa motywacyjnego. Nie, no I to jest to świetna jest sprawa, super. nie? Ale wiesz co, ale tak się zastanawiam właśnie. A propos właśnie działalności w mediach społecznościowych, pisanie książek, występowanie w programach i tak dalej, czy jakby co ludziom, dla których ty świadczysz usługi, czy w formie kontraktu, czy etatu, co ich obchodzi to, co ty robisz po godzinach? W sensie, czy to tak jak ja miałbym kogoś rugać za to, że będąc pielęgniarką, czy pielęgniarzem, czy jakimkolwiek innym medykiem, za to, że na przykład pije piwsko po pracy, albo pali papierosy, albo się, nie wiem, nie biega, albo nie chodzi 10 tysięcy kroków dziennie, tak? W sensie każdy ma robić coś w swoim zakresie i ja, będąc pracodawcą, wolałbym jednak mieć osoby, które nie tylko mógłbym podejrzewać, że skoro prowadzą jakąś działalność, to są po prostu fajni, ale też dzięki temu, że pokazują działalność swoją w internecie, w jakiś sposób też mają taką autodyscyplinę. Bo ja zawsze, będąc na zajęciach ze studentami, taką autodyscyplinę muszę trzymać, bo czasem tam opowiadam różne rzeczy, co tam o koreczkach i tak dalej, a później czasem na tłoku spraw mnie korci, żeby odpuścić jakąś procedurę. No i ale sobie myślę, kurczę, no nie mogę tego zrobić. No, dopiero co 500 osób potwierdziło, że podoba im się to, że koreczek jest jednorazowy, nie? Więc wydaje mi się, że to też jest taka bardzo fajna strona i to dla pracodawcy powinien być, wydaje mi się, duży plus tego. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że pracodawcy nadal, znaczy
nie chcę generalizować, ale tam, gdzie ja pracowałem, gdzie pracuję, jednak traktują nas jako siłę taką do roboty i raczej nas nie traktują jako takie pojedyncze jednostki, które coś tam robią, bo jeden prowadzi profil na Instagramie, drugi prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy, no każdy coś tam robi. Trzeci po prostu wkłada 100% swojej pracy, a później jedzie na działkę, że się chyba może trochę nas boją. W sensie nas jako grupy zawodowej, która zaczyna jakoś definiować swoje miejsce w medycynie, nie? Dokładnie, być bardziej świadomym tego wszystkiego. Bo jednak lekarze dawno mają to już za sobą, w sensie jakby i w aspekcie naukowym, i w aspekcie gdzieś tam medialnym, a u nas jednak mimo wszystko to rośnie. Oczywiście największy żal tyłki ściska, że często są to ludzie młodzi po prostu i to jest główny zarzut, że co ty tam możesz wiedzieć, ale właśnie wydaje mi się, że to jest duży atut ludzi przed którymś tam rokiem życia, że oni jednak wchodząc w to pielęgniarstwo i ucząc się sami pewnych rzeczy, od razu chcą się uczyć tego inaczej, nie? Więc właśnie oni bardzo dużo wiedzą, bo cały czas też się doszkalają, umówmy się. Tak, ja uważam, że takie mówienie, że co ty tam możesz wiedzieć, bo jesteś taki młody, jest z jednej strony bardzo takie dla mnie no nieprzyjemne, bo tak naprawdę ja dużo czytam, dużo staram się dokształcać, czegoś nowego właśnie ciągle uczyć, nawet nie wiem, przeczytać coś ciekawego i przekazać to dalej. Natomiast ja też wiem, że ja doświadczeniem zawodowym, ja nie przegonię koleżanek, które mają 30 lat i one nie mają się w ogóle czego obawiać, bo jednak doświadczenie jest bardzo, bardzo ważne, ale też takiej dobrej jakości doświadczenie. Dlatego to nie jest też tak, że każde doświadczenie 30 lat to jest super, bo ktoś przez 30 lat mógł właśnie, nie wiem, robić wszystko na odwal się i raczej staram się bazować na osobach, które robią to pielęgniarstwo dobrze i robią je długo i uważam, że tego po prostu nic nie pobije. Nie, no pewnie, no doświadczenie jest bardzo ważne i to jest, i jakby ja szanuję bardzo doświadczonych ludzi i zgadzam się też z tobą i z tym, co mówisz, tylko właśnie mam wrażenie, że jeszcze nadal niestety to doświadczenie jest takim głównym argumentem, który jest takim też argumentem ostatniej szansy w każdej dyskusji, nie? Że jeśli dochodzimy do jakiejś ściany, to zresztą ja w swojej książce tam poruszałem ten temat, że właśnie zawsze ostatnim argumentem jest staż pracy, bo tego nie przebijesz. No tylko pytanie, czy ty my mamy się licytować? No jak będę zdrowy, to ja za 30 lat też będę doświadczony. Tak, tak i... tylko Maciek, wiesz z czego to wynika? Jak tak rozmawiam z pielęgniarkami, które długo pracują i nawet ostatnio opublikowali tam widełki płacowe, to dla mnie to jest przykre, że pielęgniarka, która pracuje tyle lat, zarabia niewiele więcej ode mnie po 3 latach pracy. I uważam, że jednak to doświadczenie bardzo mocno, to ten argument jest kompatybilny z tym, że to nieopłacanie właśnie doświadczenia jest takie bolesne dla tych pielęgniarek. I ja uważam, że one mają całkowicie w tym rację, bo nawet toczyłam kilka dyskusji na ten temat i wiesz, co z tego, że ja na przykład no, zrobię sobie specjalizację magistra, przepracuję 5 lat, a koleżanka zrobi sobie specjalizację magistra, przepracuje 30 lat i my będziemy miały podobną podstawę. To jest nie, w ogóle no pewnie straszne. Tak, tylko z drugiej strony no, my na to nie mamy żadnego wpływu, tak? Ja nie mogę nikogo przepraszać za to, że mam taką samą stawkę na przykład, nie? No tak. Natomiast zgadzam się, że jakby wykształcenie to jedno, a jednak staż pracy to drugie, chociaż z ludźmi, którzy są głusi na inne argumenty i to jest właśnie ta grupa, dla których staż pracy jest bezwzględnie najważniejszy, ja zawsze im mówię, że no ale macie dodatek stażowy. W sensie pracodawca, a raczej no powiedzmy państwo, skonstruował tak prawo, że jednak za ten staż pracy ktoś wam tam daje ileś procent. I znów można byłoby się kłócić, czy to mało, czy dużo, czy to jest sprawiedliwe, że po którymś tam roku pracy już się nie dodaje tego. No ale jednak jakaś tam gratyfikacja jest, aczkolwiek oczywiście zgadzam się, że ona powinna być większa i z każdym rokiem powinniśmy więcej zarabiać, no ale na to nie mamy wpływu. I chciałem ci jeszcze zagaić ostatnią rzecz. Mhm. Ostatnią rzecz. Jak myślisz, bo mam wrażenie, patrząc na ciebie i mam nadzieję, że się nie mylę, że jesteś pielęgniarką bez kompleksów. Skąd
właśnie te kompleksy w naszej grupie zawodowej i czy ty widzisz szansę na to, że tych kompleksów się wyzbędziemy, albo czy widzisz, że rozpoczął się jakiś proces wyzbywania się właśnie kompleksów zawodowych? Ja mam taką nadzieję, że już nie będzie tych kompleksów, ale wiesz co, no ja rzeczywiście jako pielęgniarka nie mam kompleksów na punkcie mojego zawodu i uważam, że naprawdę to, że jestem pielęgniarką, to jest jedna z fajniejszych rzeczy w moim życiu. Nie powiem, że najfajniejsza, bo to nie jest, pielęgniarstwo to nie jest całe moje życie, ale to jest jedna z najfajniejszych rzeczy i uważam, że to był świetny wybór, ale gdybym nie była asertywna na początku, to dałabym sobie te kompleksy wpoić już na studiach, bo ja nieraz na zajęciach usłyszałam, że mamy być posłuszne lekarzom, że w sumie to jesteśmy średnim personelem medycznym i myślę, że też że kompleksy są przekazywane z pokolenia na pokolenie, że my nawet jeżeli ich nie nabędziemy na studiach, to nabędziemy ich idąc do pracy i trzeba mieć po prostu twardy tyłek i być zahartowanym, żeby tego nie przejąć. Bo zobacz, w jakim duchu w ogóle były wychowywane pielęgniarki, wychowywane w cudzysłowie oczywiście, pielęgniarki, które kończyły licea medyczne. One się po prostu bały i one się czuły gorsze. One miały być usłuchane lekarzom, prawda? I to, żeby one się teraz wyzbyły kompleksów, to też te, które rzeczywiście kompleksów nie mają, musiały przejść bardzo długą drogę, a te, które mają, zarażają tym właśnie młodsze pielęgniarki, które wchodzą do zawodu. I ja znam takie, które tych kompleksów się nie pozbyły i widzę, że to jest dla nich bardzo trudne, bo one są sfrustrowane, ale znam też takie, które skończyły liceum medyczne, poszły na studia, zrobiły specjalizację, pracują na oddziale takim, który się im podoba, z zespołem takim, w którym jest im dobrze. I to są rzeczywiście takie mega równe babki, które po prostu pokazują, że pielęgniarstwo jest fajne i można mieć 50 lat i można być zadowolonym z tego, co się robi. To ja ci powiem na koniec jeszcze taką anegdotkę. Ostatnio, mam nadzieję, bo mój kolega lekarz, z którym pracuję, on słucha moich podcastów, więc mam nadzieję, że żartował, bo ten żart, znaczy to co powiedział, przyjmuję jako żart. Mówi, wiesz co, byłem ostatnio tam na jakimś oddziale oddelegowany i tam była taka pani pielęgniarka, która mówi, doktorze, zrobię panu kawkę, doktorze, niech pan siedzi, ja wszystko zrobię. I mówi, było tak fajnie, nie? No oczywiście uśmiech na twarzy u niego i u mnie, on mówi, no tylko wy się tak, u was tylko taka nastąpiła emancypacja po prostu straszna i może by wróciły tamte czasy, nie? Na szczęście kolega tych czasów nie pamięta, bo jest za młody i te czasy już były i już ich nie będzie, więc mam nadzieję, że to była tylko anegdotka taka i tak ją będziemy opowiadać. Dobra Weronika, bardzo ci dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas i do usłyszenia. Bardzo ci dziękuję, do usłyszenia, mam nadzieję, że jeszcze w jakimś podcaście.